to, co chcielibyśmy przybliżyć na różnych takich, na różnych płaszczyznach, które będą zawierać, i to jest bardzo, bardzo ważne, możliwość nie tylko zobaczenia artefaktów, które pokazują różne te procesy, ale będzie także możliwość w trakcie tej ścieżki dydaktycznej uczestniczyć w jakichś takich mikroprocesach związanych z powstawaniem filmów. W przypadku postprodukcji mogą to być instalacje, które będą pozwalały gościom wyposażyć jakiś fragment filmowy w dźwięk. W przypadku scenariusza będą to instalacje, które pozwolą porównać różne wersje scenariuszowe i tak dalej, i tak dalej. Także ta interaktywność, która czasami może wydawać się tutaj wytartym słowem, jest dla nas bardziej istotna, ponieważ interaktywność z kolei prowadzi nas do praktyk uczenia się. I to z kolei wprowadza ten wątek edukacyjny, za który ja będę w większej mierze odpowiedzialny niż za inne elementy. I tutaj należy podkreślić dwie rzeczy, to znaczy ta wystawa Materia Kina, ona także pozwala wyrazić podstawową taką naszą przesłankę, jeżeli chodzi o edukację filmową. To znaczy edukacja filmowa w NCKF-ie powinna być związana bezpośrednio ze ścieżkami edukacyjnymi, czyli z tym, co będzie się działo ze ścieżką edukacyjną poświęconą realizacji filmu, z tym, co będzie się działo ze ścieżką edukacyjną, która będzie poświęcona różnym aparatom optycznym i technologiom filmowym XIX-wiecznym i także późniejszym. Więc związanie edukacji filmowej z tym, co będzie się działo w tym budynku, jest czymś, na czym nam bardzo zależy. I też rozwijając ten temat edukacji, bo on bardzo silnie jest związany no właśnie z tą ścieżką Materia Kina, należałoby też powiedzieć, że tutaj także patrzymy na film jako na coś, co jest powiązane z technologią, na coś, co jest powiązane z mechanizmami nie tylko artystycznymi, ale także z mechanizmami związanymi no, chociażby z optyką, i chcielibyśmy w tych projektach edukacyjnych trafić do jak najszerszej grupy odbiorców, nie tylko do osób, które są zainteresowane, także do nich, ale nie tylko do tych, którzy są zainteresowani filozoficznymi egzegezami i interpretacjami filmów, ale także do tych, którzy chcą się dowiedzieć po prostu, jak działa kino. Którzy być może w przyszłości będą chcieli robić swoje filmy, ale także którzy chcą się dowiedzieć, jak działa kamera, którzy chcą się dowiedzieć, jak działa proces powstawania filmów od strony instytucjonalnej. I tutaj usytuowanie NCKF-u w kontekście Centrum Nauki i Techniki, które zaraz ruszy w WC1, oraz w Centrum Gier i Narracji Interaktywnych, jest dla nas szczególnie cenne, ponieważ wychodzimy z takiego założenia, że w chwili obecnej nie można już filmu rozpatrywać tylko i wyłącznie w powiązaniu z kulturą literacką, a należy go rozpatrywać no właśnie w powiązaniu z techniką, w powiązaniu z innymi mediami, i tak będziemy planować nasze działania edukacyjne, no i także to będzie miało swój wymiar w tej ścieżce dydaktycznej związanej z realizacyjnymi etapami powstawania filmu. Także to jest tutaj niezwykle istotne, i ta ścieżka Materia Kina jest tutaj szczególnie emblematyczna dla takiego sposobu myślenia. Ja tutaj tylko chciałbym dopowiedzieć i podkreślić, że też wychodzimy z takiego założenia, że edukacja, nie tylko filmowa, w ogóle edukacja, żeby była skuteczna, powinna łączyć atrakcyjną, nowoczesną formę z merytoryczną treścią, i bardzo często działa dobrze jako zabawa edukacyjna, bo uruchamia kreatywność i wyobraźnię, a o to przecież też w edukacji chodzi. I głęboka interaktywność ścieżki Materia Kina dokładnie na tym będzie polegała. Myślimy o takich eksponatach interaktywnych, jak możliwość zmontowania własnoręcznego kilku scen z filmu, jak możliwość założenia kostiumu, przygotowania charakteryzacji. To wszystko będzie łączyło takie elementy wizualne, tekstowe z bardzo taktylnymi, z bardzo praktycznymi, i uruchamiało właśnie taką wręcz, powiedzmy, quasi rzemieślniczą, mam tu na myśli oczywiście rzemiosło filmowe, czysto zabawę edukacyjną. I to z kolei, że tak jeszcze wejdę Ci w słowo, to z kolei też jeszcze zakotwicza nas w takim przekonaniu, które jest obecne w myśleniu ogólnoeuropejskim o edukacji jako o czymś, co nie jest skierowane tylko i wyłącznie do dzieci i młodzieży, ale dla bardzo różnych grup wiekowych, dla bardzo różnych grup, jeżeli myślimy o ich... No, użyję tego słowa, o klasach społecznych tak zwanych, więc myślenie o edukacji możliwie jak najszerzej, zważywszy także na to, że bardzo różne grupy będą tutaj nas odwiedzały, bardzo różne grupy pod względem wiekowym i nie tylko. Tu mógłbym jeszcze dopowiedzieć jeszcze jedno zdanie, że jeśli porównujemy w ogóle muzea kina do klasycznych muzeów na przykład sztuk pięknych, jak na przykład nie wiem, Muzeum Malarstwa, Rzeźby i tak dalej, to jakby taka fundamentalna różnica, która
wytwarza się wręcz taka ontologiczna różnica, która wytwarza się między tymi muzeami, a muzeami tymi nazwijmy to klasycznymi, jest taka, że w muzeach kina nie oglądamy tego, co jest finalnym obiektem, co jest finalnym dziełem, czyli filmu, bo film raczej oglądamy w kinie bądź u siebie w domu. Więc co możemy zaproponować w zamian? Zaproponować w zamian możemy proces odtwarzania filmu, odtwarzamy ten proces realizowania filmu, eksponujemy bardzo silnie ten aspekt kreowania, tworzenia, ale także pozwalamy odbiorcy, który tego rodzaju wystawę zwiedza, na jakieś różnego rodzaju działania takie manipulujące, tak żeby być może nie tyle kreatorem dzieła, ale jakby uczestniczyć w tym procesie realizacji filmu, ale także tych szerokich kontekstów otaczających film w sposób o wiele bardziej intensywny niż wówczas, kiedy w sposób mniej lub bardziej pasywny po prostu odbiera film, ogląda film, jest jego widzem. I chyba ta wystawa, która będzie poświęcona kinu polskiemu, będzie też takim ważnym elementem tutaj. Łukasz akurat pewnie coś więcej w tym aspekcie powiedzieć. Będziemy na przykład mieć tę wystawę poświęconą kinu polskiemu i ta wystawa poświęcona kinu polskiemu jest taką próbą zaakcentowania bardzo silnie takiego wymiaru, w którym nie tyle, tak jak Michał wspomniał, przyglądamy się wyłącznie arcydziełom filmowym i poszczególnym ścieżkom twórczości danego reżysera, co wchodzimy w te przeróżnego rodzaju typy kontekstów, które są dla także kina polskiego ogromnie, ogromnie istotne. I to też daje nam o wiele szersze spojrzenie na to zjawisko, ten fenomen, jakim jest kino polskie. Ja tylko jeszcze dodam taką rzecz, przepraszam, tak się wtrącam cały czas, ale dla mnie to jest szczególnie cenne, dlatego że z łódzkiego punktu widzenia mamy tutaj na miejscu pamięć i długie trwanie instytucji, albo długie trwanie instytucji, które poruszają się właśnie na tych różnych, w różnych kontekstach działania kinematografii. Nie wszystkie te instytucje istnieją, ale to jest dla nas szczególnie ważne, żeby pamiętać o tym, że filmy to także, że kinematografia to także projektory, że kinematografia to także kostiumy, że kinematografia to także kamery, że kinematografia to nie tylko reżyserzy, ale także operatorzy, technicy itd. itd. No tak, Kino Polonia to będzie w zasadzie taka flagowa wystawa Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która będzie też zajmować najwięcej miejsca. No i nie to, o czym tutaj mówił też Michał, nie bez przyczyny mówimy o Centrum Kultury Filmowej, a nie Centrum Sztuki Filmowej. I będzie to wystawa, która będzie opowiadać nie tylko o historii poszczególnych filmów, ale o tym, jak kino polskie w swoim takim społecznym wymiarze zmieniało się w czasie. No i tutaj ta kwestia merytorycznego działania Narodowego Centrum Kultury Filmowej to jest jedna z tych przestrzeni współpracy. Jeśli hasłem wywoławczym dzisiejszego spotkania jest ta integracja, no to czy też współpraca pomiędzy różnymi podmiotami Łodzi Filmowej może się odbywać w sferze merytorycznej. Drugi aspekt to jest taki aspekt logistyczny i aspekt organizacji życia kulturalnego związanego z kulturą filmową w Łodzi. Takim ważnym elementem, o którym tutaj warto wspomnieć, jest zaplecze logistyczne, które przygotowujemy. Myślimy o każdej instytucji kultury, zwłaszcza instytucje, które posiadają jakieś zbiory, cierpi na chroniczny brak przestrzeni. My też przygotowujemy się do budowy centralnego, czy też wielkiego magazynu, które by zapewniał przechowywanie zbiorów na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej, ale również na Centrum Nauki i Techniki, być może również innych podmiotów, które wchodzą w skład EC1. Potrzebne też jest zaplecze, które będzie służyć organizacji wystaw stałych u nas, więc przygotowujemy się do stworzenia nowoczesnej, spełniającej współczesne standardy przechowywania zbiorów w przestrzeni magazynowo-logistycznej, gdzie można będzie przechowywać kopie filmowe, kostiumy, rekwizyty, muzealia, również takie zaplecze techniczne. I to też jest bardzo istotna przestrzeń do współpracy, ponieważ no, wiele instytucji cierpi na brak przestrzeni. Myślimy, tutaj opracowujemy koncepcję tego magazynu i jesteśmy tutaj, rozpoczęliśmy rozmowy z różnymi instytucjami, między innymi z Muzeum Kinematografii, gdzie też no, gdyby była taka wola, można te zbiory muzealne Muzeum Kinematografii umieścić w odpowiednich według współczesnych standardów przechowywania zbiorów, co zwolni dodatkowe przestrzenie Muzeum Kinematografii. No również parę innych instytucji, które być może mogłoby w tym partycypować, więc tutaj korzyści, jeśli chodzi o integrację, no myślimy o tym w takich kategoriach również organizacji życia kulturalnego miasta, jeśli chodzi o taki magazyn może zoptymalizować koszty, obniżyć koszty przechowywania, ale też po prostu odpowiedzieć na ten chroniczny brak przestrzeni. I
między innymi właśnie dzięki takiemu magazynowi możemy lepiej przechowywać dziedzictwo filmowe Łodzi, no i dążyć do takiego ogólnego celu bardzo istotnego dla nas, czyli właśnie ocalenia i jak najlepszego upowszechniania dziedzictwa filmowego Łodzi. No bo pamiętajmy o tym, że jesteśmy instytucją narodową, ale umieszczoną w Łodzi, więc obszar naszego oddziaływania to jest cały kraj, to ma być instytucja, która jest ważna, najważniejszą instytucją kultury filmowej w Polsce. No ale dzięki temu, że jesteśmy w Łodzi, to dziedzictwo filmowe może wybrzmieć odpowiednio również poza granicami miasta. Ja tutaj niejako podsumowując tę część naszej wypowiedzi, chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że działalność Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest ufundowana na bardzo szczególnym rozumieniu tejże kultury filmowej. My ją rozumiemy jako spotkanie i definiujemy to spotkanie nie tylko jako spotkanie ludzi, ale również miejsc, instytucji, rozmaitych sposobów upowszechniania kultury filmowej, bo taka edukacja innowacyjna, o której tutaj koledzy mówili, to znaczy interaktywna, multimedialna, oparta na opisanych tutaj ścieżkach dydaktycznych, oczywiście będziemy łączyć taką edukację i chcemy ją łączyć z tradycyjnymi formami, pokazami, debatami, cyklami filmowymi. Będziemy mieli tutaj kino, o czym dyrektor Syska już wspomniał, które planujemy na mniej więcej 160 miejsc, być może również z dwoma dodatkowymi salkami na około 50 miejsc i jesteśmy tutaj otwarci na współpracę ze wszelkimi partnerami zewnętrznymi, na współorganizację cyklów, na udostępnianie przestrzeni, czy przeglądów, debat, czegokolwiek, jeśli mówimy o takich bardziej tradycyjnych właśnie formach edukacji i upowszechniania kultury filmowej. I podsumowując to niejako w ten sposób, chcielibyśmy przejść teraz do ostatniej rzeczy, po której już oddamy głos Państwu i bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie możliwe pytania. To jest rzecz bardzo konkretna. Jak zapewne Państwo wiedzą, Stowarzyszenie Ars Visa wystosowało protest w sprawie wytwórni filmów oświatowych. W liście do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia autorzy tego listu pytają, czy planowana współpraca wytwórni filmów oświatowych z Narodowym Centrum Kultury Filmowej będzie się odbywać na zasadach partnerskich i z poszanowaniem autonomii wytwórni filmów oświatowych, czy też zakończy się wchłonięciem WFO przez NCKF. I no, chcielibyśmy się odnieść do tego listu i do zasadnych oczywiście pytań i wątpliwości, które w tym liście zostały, Stowarzyszenie Ars Visa zostały wyrażone i tutaj może oddam głos dyrektorowi Sysce, żeby przynajmniej jako pierwszy odniósł się do tego. Proszę Państwa, rzeczywiście ten proces integracji uwzględnia kilka instytucji, które dzisiaj w Łodzi istnieją. Te instytucje raczej my w tym środowisku dość dobrze znamy, bo to oprócz wspomnianych wytwórni filmów oświatowych czy Muzeum Kinematografii jeszcze jest na przykład Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, a także no, nieistniejące, raczej niedziałające dzisiaj na przykład kina, jak na przykład Polonia czy Bałtyk. Wydaje nam się, że NCKF jest taką instytucją, która dla na przykład ratowania pewnego rodzaju instytucji wydawałoby się już skazanych na niebyt, jak na przykład Kino Polonia, może być jakimś dużym wsparciem. W przypadku wytwórni filmów oświatowych... Proszę głośniej mówić, jak nie ma mikrofonu, żebyście słyszeli... Dobrze, będę mówił głośno. Natomiast jeśli chodzi o wytwórnie filmów oświatowych, to jest jakby problem składający się jakby z kilku części. Pierwsza jest taka, że wytwórnia filmów oświatowych na dziś jest instytucją, która nie podlega Urzędowi Miasta w Łodzi, a zatem jest instytucją, która w niełatwy sposób może uznana być za tę instytucję, która może być poddana jakimś procesom współpracy, integracji z NCKF-em z racji choćby tego, że inny jest podmiot prowadzący obie te instytucje. Ale słyszeliśmy wolę współpracy ze strony nowego dyrektora, nowego prezesa Wytwórni Filmów Oświatowych i my jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że tego rodzaju wola współpracy jest. Przy czym od razu już wspomnę, że Narodowe Centrum Kultury Filmowej nie jest instytucją, która jest przygotowana ani w statucie, ani też nie jest przygotowana jednak przestrzennie do tego, by stać się przestrzenią, gdzie można byłoby filmy kręcić, realizować. Zatem nie będzie to instytucja, która będzie filmowym producentem. Tak jak to na przykład niektórzy by chcieli, aby NCKF stał się taką przestrzenią, gdzie filmy będą produkowane. Naszym głównym celem jest jak najszerzej otworzyć się dla ludzi z zewnątrz, którzy będą mogli w NCKF-ie, krótko mówiąc,
oglądać efekty upowszechniania kultury filmowej ze wszystkimi tymi aspektami związanymi z ekspozycją, z muzeami, ze spotkaniami, z salą kinową, z biblioteką, o której jeszcze tu nie wspomnieliśmy, a powstanie nowoczesna biblioteka z elementem mediatecznym, która stanie się dostępem do zasobów cyfrowych, mam nadzieję, że jak możliwie jak najszerszych, a zatem będzie taką przestrzenią, gdzie będzie niemal wszystko, ale nie będzie raczej produkcji filmowej. Stąd też nasza współpraca z WFO. Najlepszym sposobem, jaka mogła być prowadzona, to jest współpraca jako przestrzeni, gdzie filmy, wytwórnie filmowo-światowe, które rzeczywiście są filmami jeszcze niezbyt łatwo rozpoznawalnymi. Jeszcze one nie mają takiego statusu, takiej sławy, jak na przykład filmy, które znajdują się w zasobach na przykład wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie, a fantastyczność tego dziedzictwa jest dla nas oczywistością, więc Narodowe Centrum Kultury Filmowej byłoby świetnym miejscem, które byłoby wsparciem dla promowania, upowszechniania tego rodzaju filmów i wierzymy, że na przykład ta biblioteka połączona z mediateką będzie rewelacyjnym miejscem dla właśnie tego rodzaju działań, więc tutaj ta współpraca będzie jak najściślejsza, a w żadnym wypadku nie będzie ona skutkować jakimkolwiek próbą osłabienia wytwórni filmów oświatowych, wchłonięcia czy czegośkolwiek takiego. Nie, kompletnie nie. To jest w ogóle nie brane pod uwagę. Ta współpraca będzie, krótko mówiąc, też ustalana i dogadywana z wytwórnią filmów oświatowych na zasadzie partnerskiej rozmowy. W jaki sposób współpraca oparta na tych zasadach, o których wspomniał dyrektor Syska, będzie się odbywała. Ten CKF nie będzie tutaj siłą narzucał, ani tym bardziej wchłaniał wytwórni filmów oświatowych. I to tutaj chcieliśmy bardzo wyraźnie podkreślić, odnosząc się do listu Stowarzyszenia Ars Visa. I to chyba tyle od nas, jeżeli nie macie już tak. W tym momencie nic do dodania. Tak, więc naprawdę najchętniej byśmy właśnie porozmawiali, tak, wysłuchali wszystkich tak. Uwag, pytań, sugestii. Tak, chcieliśmy się odnieść do pewnych rzeczy, a teraz już oddajemy głos Państwu i czekamy na komentarze, opinie, pytania, na które bardzo chętnie odpowiemy. Dobrze, ja mam pierwsze pytanie do Państwa. Jaka ma być relacja między mediateką, która powstaje i projekt jej tworzy Pani Barbara Muszewska, a Państwa biblioteką z elementami mediatycznymi, jak się Pan wypowiada? Tak, no, to jest jasny od dawna projekt stworzenia mediateki przy ulicy Moniuszki, więc jest rzeczą zupełnie oczywistą, że nasza biblioteka, która będzie przede wszystkim ukierunkowana na to, żeby rozwijać zasób filmowy, to znaczy rozwijać zasób książek, czasopism poświęconych filmowi, plus dodawać do tego bardzo istotny dla nas komponent cyfrowy, to znaczy dostępu do różnego rodzaju zasobów cyfrowych, które w coraz większym stopniu stają się jakby takim najbardziej naturalnym sposobem komunikowania także w bibliotekach, bo zwróćcie Państwo uwagę, że w tym momencie rozwija się jeden z najbardziej kosztownych procesów cyfryzacyjnych związanych z cyfryzacją filmów polskich. Związanych nie tylko z cyfryzacją nawet filmów, ale w ogóle różnego rodzaju przekazów audiowizualnych, które niedługo będą w ogromnym stopniu scyfryzowane, zdigitalizowane i bardzo istotne jest znalezienie miejsca, które byłoby najlepszym, najodpowiedniejszym miejscem do tego, żeby ten dostęp do tych scyfryzowanych zasobów był najbardziej usensowniony. Oczywiście te zasoby cyfrowe, które będą tworzone w perspektywie najbliższych dosłownie kilku lat, to są zasoby, które w dużej mierze będą dostępne często z domu, więc człowiek będzie mógł z domu do nich mieć dostęp, ale niewątpliwie takie miejsce jak biblioteka połączona z takim elementem mediatycznym jest dla myślenia w ogóle o filmie, o kulturze filmowej absolutnie niezbędna. Czyli nie można sobie wręcz wyobrazić sytuacji, w której takiego elementu, takiego komponentu Narodowego Centrum Kultury Filmowej nie będzie. No i mówimy tutaj o bibliotece, która będzie bardzo wyraźnie sprofilowana na film i kulturę filmową, przy czym biblioteka, mediateka na to ma profil ogólniejszy. Jeśli chodzi o te dostępy cyfrowe, to też bardzo wiele instytucji światowych rozwija projekty digitalizacyjne, digitalizując filmy ze swoich zasobów, ale też digitalizując teksty i materiały dokumentacyjne związane z filmem, które są dostępne tylko na miejscu, w tych instytucjach. Więc tutaj plan też jest taki, żeby uzgadniając umowy licencyjne z różnymi podmiotami na świecie, umożliwić dostęp osobom z Polsce do tych materiałów, czyli żeby nie trzeba było jechać do, nie wiem, Nowego Jorku czy do Amsterdamu, żeby zobaczyć jakieś filmy, które oni udostępniają u siebie cyfrowo,
ale żeby w tym zasobie u nas tego typu materiały również były dostępne na miejscu dla tych, którzy się dla celów edukacyjnych, zawodowych, czy dla przyjemności chcą z nimi zapoznać. No bo wbrew takiemu, ja tylko jedno zdanie, że wbrew takiemu obiegowemu przekonaniu, że w świecie cyfrowym, czy też w świecie sieci internetowej wszystko jest dostępne za darmo, wiele rzeczy nie jest dostępnych za darmo i my chcielibyśmy, krótko mówiąc, te treści, które możemy na podstawie różnorodnych umów licencyjnych udostępnić tutaj na miejscu do obejrzenia, do przeczytania, ponieważ taka miałaby być funkcja właśnie. To nie było odpowiedzialne pytanie, z całym szacunkiem do wszystkich panów to kieruję, ponieważ ja zapytałem, jaka będzie relacja między biblioteką a mediateką, która powstaje. Czy państwo znacie z tych panów nawzajem? Czy był już na ten temat rozmowy? Jaka jest koncepcja mediateki? Jaka jest koncepcja biblioteki? O, nie usłyszałem. Czy nie będzie wybrywanie się zadań? Ja tylko jeśli mogę najpierw, bo troszeczkę na ogół, troszeczkę powiedzieliśmy o tym, jaka jest koncepcja biblioteki w relacji z medioteką. Znaczy biblioteka NCKF-u będzie biblioteką silnie sprofilowaną. To będzie biblioteka, która będzie zawierała tylko i wyłącznie zbiory o tematyce filmowej. Medioteka, która powstaje przy Moniuszki, jest medioteką o profilu ogólnym. I to była nasza odpowiedź, taka pierwsza na pana pytanie, jaka jest koncepcja biblioteki NCKF-u. Również powiedzieliśmy trochę o współpracy, o planowanej współpracy z partnerami zagranicznymi, o współpracy na zasadzie umów licencyjnych i udostępnianiu zbiorów filmowych całego świata, czyli cel, którego Mediateka przy ulicy Moniuszki nie będzie realizować, a który biblioteka NCKF-u ma realizować. Jeśli chodzi o rozmowy i szczegóły, no to tutaj oddam głos. Jedna z pierwszych osób, z którymi spotkałem się przy realizowaniu koncepcji NCKF-u było właśnie spotkanie z panią Bruszewską w związku z jej planami biblioteki. Ta rozmowa była rozmową dotyczącą przede wszystkim tego, jak ona sobie wyobraża swoją własną mediatekę. Więc jest rzeczą zupełnie oczywistą, że myśląc o bibliotece, która znajdować się będzie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, musimy wziąć pod uwagę fakt istnienia innego rodzaju podmiotu, innego rodzaju instytucji, która będzie nieopodal, ale absolutnie tutaj nie ma nawet cienia dublowania się między tymi dwiema instytucjami, bo trudno sobie wyobrazić, że Mediateka przy ulicy Moniuszki będzie jakimkolwiek partnerem dla I-Instytut w Amsterdamie czy dla Cinémathèque Française w Paryżu, podczas gdy NCKF będzie naturalnym partnerem dla tego rodzaju instytucji. I to jest, no, powiedziałbym, jedna z najbardziej fundamentalnych różnic między tymi dwiema instytucjami. Mediateka na Moniuszki spełnia swoje funkcje wobec miasta, jego mieszkańców. Narodowe Centrum Kultury jest instytucją narodową, pełniącą funkcję wobec całej Polski. I tutaj odnosimy się do zapotrzebowania środowisk profesjonalnych i szerokiej publiczności, które interesują się kulturą filmową, więc też tutaj jest kwestia zasięgu oddziaływania i ten zasięg oddziaływania jest nawet jeszcze większy niż publiczność, która jest publicznością polską, ponieważ wyobrażamy to sobie w ten sposób, że w związku z projektami digitalizacyjnymi będziemy mogli udostępnić rozmaite treści badaczom, bądź też po prostu publiczności, która przyjedzie do Łodzi z zagranicy i będzie mogła tutaj właśnie na miejscu w NCKF-ie obejrzeć polskie filmy, będzie mogła tutaj na miejscu w NCKF-ie dokonać jakichś poszerzonych kwerent archiwalnych związanych na przykład z digitalizacją przedwojennej polskiej prasy, która jest w Polsce także planowana, więc to właśnie tak sobie to wyobrażamy. Dobrze, jeżeli państwo będziecie udostępniać treści cyfryzowane, to czy to będą tylko i wyłącznie treści pozyskiwane i digitalizowane przez inne podmioty? Państwo tylko i udostępniacie, na tym polega cały BIC w tym wszystkim, czy też państwo bierzecie udział w programach badawczych i również, nie wiem, cyfryzujecie coś? To jest pytanie bardzo pisujące. Pierwsza faza jest fazą, która będzie opierać się w ogromnym stopniu na to, żeby NCKF stał się podmiotem, organizacją, instytucją dostępu do coraz to większej liczby programów i efektów programów cyfryzacyjnych. Oczywiście możemy uczestniczyć w tych programach cyfryzacyjnych. Jesteśmy też po kilku rozmowach, choćby takich rozmowach, które wiążą się z tym, żeby poznać plany cyfryzacyjne, które są niezwykle szerokie i które dzisiaj elektryzują ludzi, którzy zajmują się kinem, dlatego że rzeczywiście choćby na przykład te projekty prowadzone przez Polski Instytut Sztuki Filmowej są programami epokowymi, historycznymi, jeśli chodzi o rozmiar i rozmach. No jest ciężko sobie wyobrazić, że my będziemy jakimś podmiotem konkurencyjnym dla tego rodzaju programów, co nie zmienia faktu, że oczywiście będziemy
jakiś tam element w jakimś stopniu te programy wspierać. Natomiast Narodowe Centrum Kultury Filmowej w tym zakresie będzie przede wszystkim instytucją dostępu, co wcale nie przeszkadza być instytucją również o charakterze badawczym. Dlatego, że jeśli stworzymy odpowiednie warunki dla pracy różnego rodzaju naukowców, którzy będą mieli tutaj najlepszy dostęp do tych wszystkich materiałów cyfrowych, mam nadzieję, że z jak największej liczby krajów, to wówczas możemy mówić także o tym profilu badawczym, naukowym NCKF w sposób zupełnie stuprocentowy. Natomiast instytucją, która zajmuje się digitalizacją, taką digitalizacją, która byłaby digitalizacją na przykład dziedzictwa polskiego, przypuśćmy na przykład przedwojennego, żeby to podać jako przykład, jest w największym stopniu Filmoteka Narodowa. Przy czym Filmoteka Narodowa, jak wiemy, nie jest instytucją, która z przyczyn czysto przestrzennych jest instytucją bardzo przyjazną do pracy naukowej tam, bo wiem, jak wygląda czytelnia Filmoteki Narodowej. Znaczy, jak Państwo nie wiecie, to nie wygląda najlepiej. Czy nie przewiduje Pan, Panie Dyrektorze, że mogliby się Państwo wziąć udział na przykład, choćby od strony finansowej, we wspieraniu projektu digitalizacji, na przykład zasobów WFO? Od strony finansowej nie weźmiemy udziału w tego rodzaju projekcie. Natomiast jesteśmy absolutnie przygotowani do tego, żeby od strony finansowej wziąć udział w projekcie udostępniania, wspierania, upowszechniania zasobów na przykład wytwórni filmowych światowych i nie tylko. Chociaż niewątpliwie zasób filmowy łódzki jest dla nas chyba rzeczywiście szczególnie istotny, bo on jakby z racji tego, jak bardzo ważny jest ten proces integracji zasobów filmowych w Łodzi w związku z NCKF-em, będzie brany pod uwagę jako priorytetowy. Ja chciałabym w tym kontekście zadać pytanie w imieniu Stowarzyszenia Azwiza. Chciałabym dokładniej usłyszeć, co oznacza udostępnienie zbiorów archiwalnych wytwórni filmów oświatowych, zapewnienie miejsca w Państwa budynku, w instytucji na dobre przechowywanie tychże zbiorów. Pan Rektor wspomniał o tym, że status prawny wytwórni filmów oświatowych istnieje pewnego rodzaju szczególną ścieżkę dostępu. Czy moglibyśmy dokładnie się dowiedzieć, na jakich podstawach formalno-prawnych odbywałoby się to przechowywanie? Czy Państwo by udostępniali pomieszczenia za opłatą? Czy Państwo by przejęli odpowiedzialność i własność, jeśli chodzi o zasoby wytwórni filmów oświatowych? Nie. Jak to wygląda? Tak, zasoby optyczne, czyli zasoby fizyczne, taśmy filmowe nie mogą być tutaj przechowywane, bo tutaj po prostu nie ma na to miejsca. Więc to absolutnie nie jest nasz cel. Mówimy o celu, jakim jest udostępnianie zasobów cyfrowych. W tym po prostu sensie, że będziemy mogli tutaj w tej przestrzeni móc zapewnić osobom, które będą tutaj zwiedzać, będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, także naukowych czy związanych z edukacją, mieć dostęp do różnego rodzaju zasobów cyfrowych. Natomiast Pani mówi o relacji z Wytwórnią Filmów Oświatowych. Nie były prowadzone jeszcze rozmowy z Wytwórnią Filmów Oświatowych, choćby z tego powodu, że nastąpiła zmiana kierownictwa Wytwórni Filmów Oświatowych i jest raczej taki etap, w którym jest niełatwo jeszcze być przygotowanym do bardzo takich skonkretyzowanych rozmów. Natomiast jest z oczywistością, że te rozmowy muszą być prowadzone z poszanowaniem wszystkich różnych prawnych obostrzeń, choćby na przykład praw autorskich i wszystkich innych tego rodzaju, podstawowych zasad. Tak, ja tylko tutaj podkreślę, tylko ad vocem do słów dyrektora Syski, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jakakolwiek współpraca z Wytwórnią Filmów Oświatowych będzie budowana na zasadach wspólnie z Wytwórnią Filmów Oświatowych ustalonych. Siłą rzeczy, ze względu na to, na te okoliczności, o których wspomniał przed chwilą dyrektor Syska, te rozmowy na poziomie szczegółowym jeszcze nie zostały przeprowadzone. I to nie tylko z tego powodu, że nastąpiła zmiana kierownictwa w Wytwórni Filmów Oświatowych i to siłą rzeczy musi dojść do pewnej transformacji, która chwilę zabierze, również z takiego powodu, że Narodowe Centrum Kultury Filmowej jest w fazie w tym momencie koncepcji
koncepcyjny, więc my mamy doskonałe wyobrażenie na temat tego, w którą stronę ta instytucja ma pójść, co tam ma się znaleźć. Natomiast zupełnie naturalne jest, zwłaszcza przy tak ogromnej instytucji, że w tym momencie pracujemy koncepcyjnie. I od razu mogę powiedzieć, że tego rodzaju spotkania, które tutaj organizujemy, są przede wszystkim zorganizowane po to, żeby tę pracę koncepcyjną Państwo zobaczyli, no bo trudno ją inaczej zobaczyć niż w rozmowie czy w debacie, skoro ona jest jeszcze pracą koncepcyjną i żebyśmy Państwa wysłuchali. Od razu mogę powiedzieć, że to spotkanie, które dzisiaj jest zorganizowane, nie jest ostatnim spotkaniem i będziemy poszczególnym elementom strategii i koncepcji NCKF-u konkretnym poświęcać kolejne debaty, na które wszystkich Państwa zapraszam. Tutaj Pani poseł chciała. Ja przepraszam, ja nie można, proszę mi chwilę. Ja tak stanę, bo tak z środka być może mój głos nie byłby taki. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to świetnie, że jest takie spotkanie, że ono nie jest ostatnie, bo tu rzeczywiście narodziło się wokół NCKF-u trochę jakichś takich nieporozumień, niejasności, co zresztą zrozumiałe jest, jak się skonfliktowała. Jeśli chodzi o nie tylko ludzki pejzaż, ale mówię, znowu instytucje, czegoś takiego nie było. Momentami, ponieważ obserwuję to od pierwszych chwil, kiedy w ogóle pojawiły się takie koncepcje i w jakimś sensie, to się muszę przyznać, że się odpowiedziałam, nawet ukolanym dotknęłam to, żeby to powstało, bo to nie było, to że była jasność. Jeżeli komuś się nie podoba NCKF, to proszę mnie powiesić, bo by nie było. Że do tego nie ma żadnych. I cała ta instytucja nie ma zbyt wielu przyjaciół na zewnątrz. To też mogę powiedzieć, mówię, obserwuję to. No tak się zgadza. Myślę, że mi się nie zmieniło od czasu, kiedy pan minister jeszcze nie desygnował swoich przedstawicieli do Rady Programowej, prawda? Ja wysłałam interpelację w tej sprawie, uważam, że to jest lekceważenie środowiska, bo to w końcu albo by zatwierdził tych, którzy mieli być, bo były to znakomite nazwiska, albo by wskazał swoich, na pewno Grzesiu pozwoliłby funkcjonować. Więc na razie takiej bardzo dobrej atmosfery wokół NCKF-u nie ma. I jeżeli do tej, tym częściej się trzeba spotkać, panie dyrektorze, bo jeżeli do tej nie najlepszej atmosfery i także w środowisku filmowym poza Polską, to też mogę powiedzieć, no ja się, że tak powiem, trochę spotykam się. To też tak, a właściwie co trzeba być, a po co to tam, a co wy tam zrobicie, a co tak będzie. Przepraszam za te kolokwializmy, ale tak słyszę takie opinie. Więc do tego przynajmniej trzeba na wszelkim uwagi tutaj wypracować dobrą koncepcję i jak gdyby ich bronić i to bronić razem. Więc rozumiem, ten temat integracji jest tematem bardzo chyba na czasie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby integracja polegała na tym, żeby unicestwiać jakieś instytucje. Ja od czasu do czasu, jak robię spotkanie z Środowiskiem Kultury Łodzi, to słyszę takie narzekanie, znaczy takie instytucje już istniejące boją się, że NCKF zabierze wyższe, zabierze pieniądze, niszczy instytucje i tak dalej. Chyba nie o to chodzi. W zamierzeniu, a przynajmniej tak słyszę, że nie tak ma być. W zamierzeniu, kiedy o tym w ogóle tak kilka lat temu, bardzo ładnie kilka lat temu o tym zaczęto rozmawiać, to było to, żeby w Łodzi powstało miejsce, które jak gdyby odda takie trzy, będzie miało trzy walory. Pierwsze, że przypomnę, że Łódź Łodzią filmową, no bo już takiej ogromnej produkcji nie wznowimy w żaden sposób. I mimo, że jest szkoła, że jest Muzeum Kinematografii, że jest oświatówka, że no jeszcze są, że jest Dzień Ziół, to znaczy to wszystko jest jeszcze ciągle za mało. Obecny tutaj pan, ten żeby móc powiedzieć, jak i przypomnieć. I to było taki punkt pierwszy. Jak można przypomnieć? Poprzez instytucję, która wyjdzie z ludzkich opłotów i nawet być może czasem wyjdzie z opłotów polskich. Dlatego ona jest dość taka inna, jak gdyby. I to miało być miejsce, w którym z czasem zaczną się spotykać wszyscy. Nie tylko z Łodzi, ale zaczną się zjeżdżać z Polski. Tacy, którzy się tą kulturą filmową, filmem, kinematografią w taki czy inny sposób interesują. Więc dlatego to musi być żywe, to musi mieć ścieżki edukacyjne dla ludzi, no obywatela, tak, który siądzie tutaj na tym fantastycznym dworcu podziemnym i będzie miał, nie wiem,
zobaczy, że dworzec się kończy, bo na razie nie ma tunelu i on nie ma co zrobić, no to tu przyjdzie dla takiego człowieka. Ale też dla środowiska. Musi się, trzeba i edukować i musi się dziać. Dlatego wydawało mi się, że to jest znakomite miejsce dla współpracy z wydarzeniami, które już się w Łodzi dzieją. Czy z Forum Kina Europejskiego, no bo ono istnieje, ma swoją markę, ma swoje władze, cokolwiek, wszystko jest. Ale żeby to można było zrobić. Jest to dla mnie znakomite miejsce, żeby ten CKR objął patronatę, tak to już mówię, jakiś taki pomysł, taką produkcję kinofowego. To także można by z tego coś wyciągnąć, bo już dużej produkcji nie uruchomimy. A propos tutaj wątpliwości. No, jeśli chodzi o digitalizację zbiorów oświatówki, no to najmocniej przepraszam, ale stając na głowie, łamiąc wszystkie reguły, tak zmieniono ustawę, żeby oświatówkę można było przekształcić w instytucję artystyczną, żeby mogła starać się o pieniądze na digitalizację, no, że nie wiem co, że nie jest przekształcona, to ja już za to nie odpowiadam. Ustawa była zrobiona, przygotowana. I po to poprzednie władze oświatówki, o to bardzo zabiegały, miała być taka zmiana, i miało być w związku z tym można było sięgać po środki europejskie i budżetowe na digitalizację. Spółka nie bardzo może, ale instytucja kultury tak. Czeka na to, że ktoś się obudzi i przekształci. No to wtedy, tylko że już dalej, poza tym, że jest możliwość ustawowa, tutaj akurat nie bardzo mogę, więc powtarzam, naprawdę myślę, zwłaszcza w tym pierwszym, to już nie jest do panu. W okresie rozruchu, no róbcie jak najczęściej te spotkania, bo tu musi powstać atmosfera taka, tu w Łodzi, ja nie mówię, że tu nie w Łodzi, że my jak chcemy i czekamy z niecierpliwością na pierwsze jakieś działania czy dokonania tego języka. Kiedy na rozdaniu orłów zapytałam pana ministra, co z tą radą programową, byli świadkowie, więc łącznie z dyrektorką PiS-u, a pan minister właśnie nie prosił, ale kogo, a dlaczego ja mam typować tych przedstawicieli? Przecież ja nie wiem, co to jest za instytucja. Stojący obok filmowie z nazwiskiem nie wiedzieli. Mówi, a właśnie, może pani wie, co to ma być za instytucja? No proszę państwa, jak jesteśmy złożyli, ja bardzo proszę, spróbujmy. No jakoś tak się zachowywać, żeby publicznie nie zadawało nam takich głupich pytań. To ja tutaj ad vocem jeszcze, to ja powiedz, ja wiem, że pan czeka, ja dosłownie jedno zdanie, jeszcze tylko powiem, że na początku maja ma ruszyć strona internetowa NCKF-u, ma być zmieniona, już mamy być tam dużo więcej informacji, ruszymy też z kanałem facebookowym i te spotkania, które planujemy, są właśnie odpowiedzią na potrzebę, o której pani tutaj przed chwilą poseł powiedziała. Proszę bardzo, słuchamy, bardzo chętnie. Tam, widać. Jestem osobiście zaangażowany, miałem trzymać usta na kwiatkę. Pierwotnym zamierzeniem jestem troszkę sprowokowany do wypowiedzi raz przez pana dyrektora, bardzo przez panią poseł, której się kłania, której jest tak pewne zasługi na rzecz firmy, to bardzo cenię jej wysłanie. I zacznę, ponieważ ladies first, no, ja sobie pozwolę na różne sprostowania. Pierwsze dotyczy wytwórni digitalizacji. Wytwórnia filmów oświatowych do tej pory, formuła jest takiej, jakiej jest. Dzięki niebywałym wysiłkom jeszcze poprzedniej pani prezes, bo ja do niedawna byłem, w każdym razie zdigitalizowała 117 tytułów ze swoich zbiorów. Zbiory są oczywiście ogromne i w kontekście samych zbiorów jest to stosunkowo niewiele, ale pokażcie mi państwo drugą instytucję filmową w Polsce, która ma taką ilość swojej produkcji zdigitalizowanej. Więc to nie jest tak, że wytwórnia sobie siedzi, nic nie robi, nie istnieje, czy każdy kto się przytulił albo wypromował. To nieprawda. Wytwórnia działała bardzo prężnie do niedawna. Dzieją się różne rzeczy, ale to mniejsza w tej chwili. To tyle jakby co do przekształcenia pani poseł, to jest to też kwestia, która po prostu nigdy nie była do końca w gestii Little Bazarzu. Ja wiem, no. No, to, ale żeby wszyscy wiedzieć.
Nie będę wchodził w szczegóły znowu, bo to znowu są kwestie trochę drażliwe. Co do tego sprawy, co powiedział pan dyrektor, że wytwórnie trzeba właśnie, że tu dopiero dzięki NCKF-owi wytwórnia może zaistnieć i zostać wypromowana. To też nie do końca się z tym zgadza. Albowiem no, w ogóle film polski dokumentalny, krótki jako taki, w ogóle wymaga wypromowania, w ogóle nie jest popularny. Generalnie. Poza Misiem Kolarczolem i Tankiem, bo Oscar to też ma ograniczony zasięg. Natomiast dopiero co odbył się tak potężny przegląd filmu dokumentalnego, setka polskiego dokumentu, czy panowie jako ludzie filmu na pewno słyszeli, epoka polskiego dokumentu, organizowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Tam zostało wybranych 100, no dokładnie 110 filmów najistotniejszych w ogóle w historii polskiego kina, nie tylko przedwojennego, ale przedwojennego. Wśród tych filmów jest kilkadziesiąt filmów zrealizowanych w filmie filmów oświatowych. A w tak zwanej złotej dziesiątce polskiego dokumentu są filmy cztery. Ja myślę, te pokazy odbywały się w Warszawie, w Kultura, w Polsce i tak dalej. Zresztą też no, można by było tu by trzeba sięgnąć do jakichś statystyk, filmy, zwłaszcza te właśnie, które są po cyfryzacji wytwórni, są emitowane w różnych kanałach telewizyjnych. Wciąż oczywiście są pewne tytuły, które chodzą więcej, są bardziej popularne, jak Medziborskiego, czy Szczurowa, czy Słusznie Krzyk. Ale są to filmy z wytwórnią związane i oczywiście nie mając nic przeciwko temu, żeby ta promocja była coraz szersza, te filmy były coraz szerzej udostępniane, nie mówmy tak, że ta wytwórnia to jest taki zdychający korpciuszek, o którym nic nie wie. No to nie jest do końca tak, po prostu. No. A tak zupełnie na zakończenie, to też nie jest tak, że poprzedni prezes, czyli ja, nie chciał na przykład współpracy na zasadach partnerskich z NCKF. Nigdy nie było takich deklaracji, wręcz przeciwnie, nawet w liście regulacyjnym, co można sprawdzić, kiedy aspirowałem do tej funkcji, jako jedno z głównych zadań, które stały przed wytwórnią, uważałem, że ścisła współpraca, czy zachowanie, tak jak mówiliśmy, suwerenności, jest jakby nieodzowne. I nie mam nic przeciwko instytucji, którą Państwo reprezentujecie, bo chwała jej, jeżeli powstanie, będzie działać rzeczywiście na rzecz promocji polskiego filmu w Łodzi. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział. Absolutnie ani razu przez sekundę nie powiedziałem, że to jest jakaś zdychający kopciuszek, czy nie wiem, jakie to słowo było użyte. Ja wręcz przeciwnie, właśnie powiedziałem, że Wytwórnia Filmów Oświatowych jest miejscem, instytucją o fantastycznym dziedzictwie. I co do tego nikt z nas nie ma najmniejszej wątpliwości. I dokładnie to. Chcemy jak najbardziej współpracować, upowszechniać, popularyzować, zdając sobie sprawę, że możemy być tu wsparciem, ale oczywiście nie jesteśmy instytucją, która gdyby jej nie było, to tego upowszechnienia wiedzy o WFO by nie było. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ja mogę też dodać taką rzecz chyba w imieniu swoim i Łukasza, który tutaj obok siedzi, że jesteśmy naprawdę i zupełnie szczerze zafascynowani produkcją Wytwórni Filmów Oświatowych od samego początku funkcjonowania wytwórni. To się wiąże też z naszym takim szerszym spojrzeniem na film. Z jednej strony oczywiście na te filmy, które powstały w wytwórni, które zostały wyreżyserowane przez takie postacie jak wspomniany Dziworski czy Królikiewicz, ale także ze względu po prostu na gatunek filmów oświatowych, który to gatunek w światowych praktykach wystawienniczych jest bardzo ciekawie wykorzystywany. I my jesteśmy naprawdę zafascynowani tym, jak można by było pracować także z takimi filmami, które no właśnie przynależą do gatunku filmów oświatowych, jak można by było pokazywać specyfikę tworzenia takich filmów, efekty specjalne, które są z nimi związane. Także że na takim poziomie osobistym chciałem po prostu powiedzieć, że jestem głęboko zafascynowany tym, co działo się w WFO przez ostatnie kilkadziesiąt lat i nie wyobrażam sobie, żeby można było nie wykorzystać szansy wykorzystania tego potencjału, który kryje się w wytwórni. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Zachęcamy. Tak, mam. Proszę bardzo. Mówiliście panowie o współpracy z różnymi instytucjami w Łodzi. Chciałam zapytać, czy planujecie współpracę ze szkołą filmową? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Też spotkałem się z panem rektorem, już teraz po raz kolejny rektorem. Więc to była niezwykle ciepła i taka bardzo otwarta rozmowa. Współpraca ze szkołą filmową będzie
jak, mam nadzieję, jak najściślejsza, bo to jest dla nas całkowicie oczywiste. To mamy kilka różnego rodzaju planów współpracy ze szkołą filmową. Choćby na przykład taką, że gdy będziemy rozwijać programy edukacyjne, które będą, albo te, które będą powiązane ze ścieżkami dydaktycznymi, albo te, które będą od nich niezależne, to na przykład wykorzystanie szkoły filmowej jako bardzo ważnego, bardzo ważnej instytucji wspierającej różnego rodzaju warsztaty, demonstracje, to jest coś dla nas najzupełniej oczywistego. Poza tym mamy taki projekt integracyjny, które określiliśmy mianem ulicy Filmowej, dlatego że ulica Targowa jest ulicą, przy której mają swoje siedziby te trzy główne instytucje, czyli NCKF, Muzeum Kinematografii i Szkoła Filmowa. To wszystko jest w odległości maksymalnie kilkuset metrów. Więc na przykład wspólny program promocyjny tych trzech instytucji, pozwalający na przykład na dowiadywanie się o tych trzech instytucjach, zwiedzanie tych instytucji, bo to bardziej dotyczy pierwszych dwóch, czyli Muzeum Kinematografii i NCKF-u, bądź też pozyskiwanie wiedzy na temat szkoły filmowej we wspólnych jakichś projektach jest dla nas całkowicie oczywiste, więc będziemy niewątpliwie te działania wspólnie podejmować. Ja tutaj podkreślę tylko, że oprócz tego, że chcemy dotrzeć do grupy odbiorców charakterystycznych dla działalności mającej na celu upowszechnianie kultury filmowej, edukacji filmowej, czyli oczywiście do młodzieży szkolnej, do studentów, ale też oczywiście do badaczy, filmoznawców, krytyków, kinofilów i tak dalej, to oczywiście chcielibyśmy i planujemy ofertę również dla branży filmowej. NCKF będzie dysponował dużą przestrzenią seminaryjną, konferencyjną, która idealnie nada się do prowadzenia wszelkiego rodzaju warsztatów. No i tutaj, jeśli chodzi o organizację tych warsztatów, już ściśle branżowych, praktycznych, filmowych, no trudno, żebyśmy współpracowali ściślej z jakąkolwiek inną instytucją niż Łódzka Filmówka. To będzie absolutnie naturalne. Również przy organizacji pokazów połączonych z debatami w kinie w NCKF-ie, zarówno Filmoznawstwo Łódzkie, jak i Łódzka Filmówka to będą nasi naturalni partnerzy do współorganizacji tego rodzaju przedsięwzięć warsztatowo-edukacyjnych. A tu dodałbym jeszcze, że to nie tylko szkoła filmowa, dlatego że Łódź w ogóle jest miejscem, gdzie znajdują się praktycznie wszystkie szkoły artystyczne wszystkich możliwych rodzajów. Więc na przykład Akademia Sztuk Pięknych już w osobach tam prowadzących zajęcia wykładowców już odwiedzała siedzibę NCKF-u. Już ta współpraca na przykład przy przygotowaniu założeń projektowych i aranżacyjnych NCKF-u i wystaw w NCKF-ie została ta współpraca nawiązana, dlatego że trzeba tutaj rzeczywiście dokonać wielkiej pracy, tak żeby przygotować te ścieżki edukacyjne w najwyższym możliwym także poziomie aranżacyjnym, nie tylko merytorycznym, ale także aranżacyjnym. Więc współpraca między NCKF-em a na przykład instytucjami naukowymi, jak Filmówka, ASP, ale także Uniwersytet Jagielloński jest, choćby tutaj dowodem jest Michał, jest... Łódzki. Jak powiedziałem? Jagielloński. Freudowska pomyłka. Jagielloński też, na pewno, ale Uniwersytet Łódzki... No, a kulpa. Łódzkim nie, po prostu dyrektor pochodzi z Uniwersytetu Jagiellońskiego i miłość do ziemi ojczystej to jest na pewno coś, co tutaj w Łodzi również Państwo rozumieją, czyli ale Uniwersytet Łódzki... Czego ja z kolei jestem dowodem. O, jasne. Dobrze, myślę, że chyba nie musimy jeszcze zamknąć tej dyskusji, bo jest chyba sporo rzeczy, o których możemy porozmawiać. Nie planujemy jej zamknąć. Po pierwsze, usłyszałem dużo tego udostępniania, nie dużo usłyszałem na temat tego, co ma być w zasobach samego NCKF-u, czyli nic nie wiem o kwestii planowania zbiorów. Po drugie, nic nie usłyszałem na temat działalności badawczej, która starałem się też była wpisana do Państwa statutów i jest tam cały czas, więc chciałbym wiedzieć, jakie badania mają być prowadzone, oprócz tego, że będzie Państwo coś udostępniać w formie cyfrowej, co ktoś inny cyfryzuje, bo to też usłyszeliśmy. Więc to jest jakby moja pierwsze pytanie. Mam jeszcze kilka uwag, proszę odpowiedzieć. Pierwsze pytanie dotyczyło działalności badawczej, czy pierwsze... A, kolekcja. Nie, najpierw kolekcja. Działalność badawcza i kolekcja zbiory NCKR. Co tu się będzie znajdowało? Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że jeśli będziemy chcieli przygotować ścieżki dydaktyczne, to będziemy musieli te ścieżki dydaktyczne oprzeć na tak zwanym zespole inwentarzowym, czyli spisie różnego rodzaju obiektów, które będą dla wystaw stałych podstawą napisania, potem stworzenia scenariusza. Więc oczywiście jak najbardziej będziemy przygotowywać nie tyle, powiedziałbym, kolekcję w takim sensie muzealnym,
ile spis obiektów, które będą wykorzystywane do tego, żeby stworzyć ścieżki dydaktyczne. Dlatego, że jeśli chcemy stworzyć wystawę stałą, to pierwszym fundamentalnym zadaniem, jaki jest, jest stworzenie tego zespołu różnego rodzaju obiektów, które będą dla nas, dla NCKF-u niezbędne. I każda z tych ścieżek dydaktycznych jakby pełni trochę inną funkcję. Jedna jest nieco bardziej muzealna, druga jest nieco bardziej scenograficzno-narracyjna, trzecia jest nieco bardziej interaktywna. Stąd też, gdy mówimy o kolekcji, to jeśli rozumiem kolekcję tak szeroko, czyli to wszystko, to co stanie się zasobem, na którym my oprzemy ścieżki dydaktyczne, to oczywiście tych obiektów będzie bardzo dużo i te obiekty będą pozyskiwane w formie depozytów, bądź będą zakupywane na różnego rodzaju aukcjach, bądź będą pozyskiwane w ten sposób, że będą wypożyczane z innych instytucji. Ale pamiętajmy, że jeśli na przykład myślimy o ścieżce dydaktycznej poświęconej kinu polskiemu, to duża część tej ścieżki dydaktycznej to będzie miała charakter duża, ale nie mówię cała, żeby to nie było potraktowane jako po prostu jedyny możliwy sposób stworzenia tego rodzaju wystawy. Oparta będzie w dużym stopniu na scenograficznych aspektach, a zatem będzie w ogromnym stopniu oparta na różnego rodzaju replikach, które na przykład będą niekiedy interaktywne. Będzie oparta na szerokim spektrum działań audiowizualnych, różnego rodzaju przekazów audiowizualnych. Stąd też myślenie o różnego rodzaju obiektach, które stanowią kolekcję, należy rozumieć inaczej niż jeśli myślimy o klasycznym muzeum, które jedynie zbiera obiekty, które są oryginalne i mają wartość historyczną, bądź też znajdują się w rejestrze zabytków. A drugie pytanie dotyczące aspektu badawczego. Fundamentem Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie kultury filmowej, jest edukacja i w związku z tym ten aspekt badawczy, aspekt naukowy jest jednym z ważnych aspektów, lecz nie jest aspektem priorytetowym, nie jest najistotniejszy. Nie zmienia to faktu, że tutaj w tej przestrzeni tego rodzaju działania naukowe i badawcze mogą być prowadzone. Tutaj Błażej opowiadał na przykład o możliwości zorganizowania różnego rodzaju sympozjów, różnego rodzaju konferencji. To będzie przestrzeń, która będzie przestrzenią spotkań różnego rodzaju branż. To, co jest ogromną wadą, to, co jest ogromnym problemem i luką, którą może wypełnić NCKF, to jest to, żeby w tym właśnie miejscu mogli spotykać się ludzie z różnych, różnie myślący i różnie działający w zakresie filmu, dlatego że będą zarówno filmoznawcy, krytycy filmowi, kinofile, którzy będą przyjeżdżać na przykład na festiwale, ale będą także osoby związane z profesjonalnie z realizacją filmu. Będą także najprawdopodobniej grupy młodzieży liczne, które będą przyjeżdżać do NCKF-u po to, żeby zwiedzać ścieżki dydaktyczne. Będą programerzy festiwalowi, będą edukatorzy, zatem będą bardzo różne środowiska, które dzisiaj żyją w totalnym rozproszeniu. Nie ma miejsca, no czasami festiwal w Gdyni, ale on też nie jest w 100% pozwalający na tego rodzaju połączenie. Nie ma miejsca, w których można byłoby stworzyć taką przestrzeń integracji, w tym wypadku branż. I NCKF będzie taki, więc on nie może jakby zafiksowywać się tylko i wyłącznie na jakimś jednym konkretnym aspekcie, jak na przykład działalność naukowa czy badawcza. Prawda, nie bierze Pan absolutnie nic konkretnego na ten temat. Pozwolę sobie podsumować Państwa wypowiedzi. Przypadły słowa takie jak depozyty, repliki, scenografie. To świadczy o tym, że właściwie NCKF niczego nie zbierał, tylko będzie udostępniał to, czego nie będzie posiadał. Tak widzę, jak słyszę z tego, co Pan powiedział. Jeżeli chodzi o działalność badawczą, to nasz nie sprowadza do konferencji. To nie jest działalność badawcza. To jest nasze upowszechnienie na wyniki nauki. Mówmy się, mówmy precyzyjnie, co mamy na myśli w takiej sytuacji. Ma bardzo szkoda, ponieważ jeżeli macie Państwo na oku Liceum Łodzi Filmowej, chociażby badanie zakresu historii ustnej, oral history, jeśli chodzi o produkcję filmową, można to prowadzić. Jak widzę, nie wpadliście Państwo jeszcze na to, Pan dyrektor nic nie powiedział. Powiedział Pan również, że nie będziecie Państwo zbierać taśm filmowych, więc ja absolutnie nie widzę, co Wy musicie zbierać i jak ma wyglądać Wasza kolekcja w sensie materialnym. Ja mogę tylko rozumieć, że chciałbym Państwa, być może Państwa rozczaruję, a nie chciałbym tego robić, że nie jesteśmy istotami wszechwiedzącymi i na niektóre pomysły nie wpadliśmy jeszcze. I między innymi tego rodzaju spotkania, debaty są po to, żebyśmy wysłuchali Państwa wypowiedzi i Pańskich pomysłów, tak jak ten pomysł, który Pan teraz przedstawił, a który absolutnie... Państwo pomysły musicie od nas wysłuchać, kiedyś tak się wydarzy, bo ja nie słyszałem o żadnym pomyśle. Czy... Tylko i wyłącznie odświeżająca retoryka. Proszę Pana. Koncepcja Narodowego Centrum Kultury Filmowej została już napisana. Strategia Narodowego Centrum Kultury Filmowej bazowana na tej koncepcji właśnie powstaje. Jeżeli Pan uważa, że my do tej pory nie powiedzieliśmy niczego w
kontekście celów, jakie ma spełniać Narodowe Centrum Kultury Filmowej, funkcji, jakie ma spełniać Narodowe Centrum Kultury Filmowej, to szczerze powiedziawszy trochę nie rozumiem, na ile sposobów jeszcze mamy odmieniać słowa w rodzaju upowszechnianie kultury filmowej i centralne miejsce edukacji filmowej i łączenie różnych sposobów upowszechniania kultury filmowej tak, żeby stało się to miejsce centrum dla tego typu działalności. To wszystko jest w fazie koncepcyjnej i to jest absolutnie normalne, że faza koncepcyjna zaczyna się od ustawienia koncepcji na poziomie ogólnym i tego, co chcemy osiągnąć, jaką lukę naszym zdaniem chcemy wypełnić, a potem rozmawiamy bardzo konkretnie i proszę nam wierzyć, że my rozmawiamy z wieloma podmiotami w tym momencie i między sobą również, w naszym zespole kreatywnym, jeśli chodzi o szczegóły wypełnienia tych wszystkich koncepcji. Jesteśmy Narodową Instytucją Kultury, działamy w sferze publicznej, działamy za publiczne pieniądze. Ten proces koncepcyjny, ten proces w sferze praktycznej trwa i będzie musiał jeszcze trochę potrwać. Więc myślę, że działalność badawcza, o której Pan mówi, na ten moment w ramach tej koncepcji, którą mamy, należy ją traktować w kontekście upowszechniania kultury filmowej, o czym dyrektor Syska powiedział. Jeśli chodzi o Pana pomysł, który Pan teraz przedstawił, do czego można by NCKF wykorzystać, to mogę tylko powiedzieć, że jest on bardzo, od siebie, za chwilę dyrektorowi oddam głos, że jest on bardzo interesujący i po to właśnie się spotykamy, żeby takie uwagi, takie rzeczy brać pod uwagę. Może ja się ten pomysł już dawno istniał w poprzednim projekcie instytucji. Pan dyrektor, skoro czyta ten projekt, to zapewne wie, po co ta jest powstała i jaki był cel. W związku z czym nie widzę powodu, żeby jeszcze raz to powtarzać. Teraz drugi problem, to jest to, o czym mówiła pani poseł, ja się tego nie odstawiam, mianowicie, jeżeli teraz jest dużo złych emocji wokół państwa działania, to teraz wynika to z fatalnej komunikacji państwa projektu. Jeżeli pan powiedział, że załóżcie państwo swój kanał na Facebooku, to chciałem zauważyć, że można to było zrobić 3 miesiące temu i zrobić 10 minut. To się nie stało. Więc nie mówmy, że to polega na tym, że państwo się program, bo już on nie został jakoś tak szczególnie upowszechniony. Słyszeli parę ogólników, pan chodzi o tym, że ta instytucja będzie otwarta, przyjazna, a to co oznacza, to będzie odświeżająca i nowoczesna. Dla nas są to absolutnie tylko i wyłącznie ogólniki. Jeżeli pod tymi hasłami dzisiaj słyszymy o żadnych szczególnych treściach, to albo państwo się przygotowali do dyskusji, albo państwo nie chcecie nam powiedzieć, co chcecie zrobić. W kwestii pierwszej, o której pan powiedział, tak, zapewne. Ma pan rację, jeśli chodzi o to, że stronę internetową można by było rozszerzyć, kanał facebookowy otworzyć już jakiś czas temu. Proszę pamiętać o tym, że zespół Narodowego Centrum Kultury Filmowej dopiero się tworzy. Nawet dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w pełnym składzie. I ten kanał facebookowy, tak jak powiedziałem, i strona internetowa rozszerzona, to się wydarzy na początku maja. Czy można było to zrobić wcześniej? Oczywiście, pewnie ma pan rację. Można było. I tutaj absolutnie prawdopodobnie powinniśmy byli zrobić to wcześniej, ponieważ absolutnie zgadzam się z Pana diagnozą i myślę, że zgadzamy się wszyscy, że złe emocje, które narosły, wynikały z braku sensownej i dobrze zorganizowanej komunikacji, który to błąd teraz właśnie jesteśmy w trakcie jego naprawiania, organizując takie spotkania i robiąc na początku maja, otwierając te rzeczy i tak dalej. Przepraszam, umowy z miastem, tak, czy... Tak, chodzi mi o datę, bo tutaj też może w ten sposób rozwijemy nieporozumienie. Dlaczego wszyscy nie wiedzą, czym jest NCKF? Znaczy... Państwa zapytali się... Jaka to była data? Takie jest pytanie. To ja może powiem, kiedy pojawiła się... Publiczna. Koncepcja NCKF-u stworzona przeze mnie istnieje od... została stworzona jeszcze przed końcem zeszłego roku i ona jest około 100-stronicową koncepcją takim... grubym bukiem, który jest... Dlaczego nie widział? Dlatego, że początek pracy NCKF-u to jest, i mojej pracy, to jest 11 stycznia tego roku, a więc to było nieco ponad 3 miesiące temu. W tym czasie chcę zaznaczyć w sposób bardzo istotny. Zwykle kolejność działań powinna wyglądać następująco. Koncepcja przed momentem upublicznienia jej winna być koncepcją, którą powinna zapoznać się Rada Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która, jak Państwo wiecie, nie jest wciąż w 100% ukonstytuowana, więc tak naprawdę jeszcze tego spotkania nie było. Oczekiwanie na pojawienie się Rady trwało następny mniej więcej miesiąc. W połowie lutego została zorganizowana nieco ponad, to była druga połowa lutego, została zorganizowana konferencja prasowa, gdzie przedstawiłem tę koncepcję, oczywiście nie mogąc przeczytać 100 stron, tylko jedynie jej główne fragmenty. Na stronie internetowej ekstrakt koncepcji i główne informacje są od stycznia, natomiast one nie są
uszczegółowione w sposób tak bardzo znaczący, jakim być może niektórzy by chcieli, żeby były. Z takich właśnie powodów, że po pierwsze czekaliśmy na Radę, po drugie decydujemy się na też jakieś działania, które wiążą się z jakimiś konsultacjami, które mogłyby pewne aspekty tej koncepcji jeszcze uszczegółowić, ale nie ma żadnej wątpliwości, że kolejne elementy tej koncepcji są przeze mnie przedstawiane. Na przykład na konferencji, gdy jestem pytany o... Bo jest bardzo trudno na konferencji mówić o szczegółach, też dlatego, że generalnie na konferencji oczekuje się przedstawienia pewnych ogólnionych informacji. I dopiero wówczas, kiedy face to face rozmawiamy na przykład po konferencji albo na przykład z dziennikarzami, możemy przejść do etapu uszczegółowień. Ja mogę Państwu bardzo szczegółowy sposób teraz opowiadać, tylko nie wiem, czy Państwo chcieliby na przykład, nie wiem, o materii kina, jak będzie na przykład wyglądać. Ponieważ 7 zdaje się marca były te orły rozdane, zdaje się, które słyszeliśmy. A zdaje się, że w połowie marca Państwo upubliczniliście informację, czyli jakby siłą rzeczy środowisko nie mogło znać niczego. Nikt nie mogło znać. Ale statut to już się nie wiadomo. Co chwilę, proszę Państwa, ile razy na przykład cała koncepcja została, na przykład, nie wiem, przesłana na biurko pana premiera. Także to nie jest tak, że ta koncepcja nie jest koncepcją w żaden sposób upublicznioną. Ona jest, przy czym możemy wchodzić w bardzo konkretne, szczegółowe informacje. Ja mogę Państwu teraz razem z kolegami poopowiadać, o której z tych ścieżek dydaktycznych, bądź na przykład do koncepcji niektórych innych części działania NCKF-u. Nie jest to dla mnie najmniejszy problem. Natomiast ja tylko jeszcze odnosząc się tutaj do słów pana, pan powiedział, że staramy się tutaj odrobić straty wizerunkowe w tonie bardzo pejoratywnym. Ja uważam, że jest zupełnie naturalne, że zależy nam na tym, żeby wizerunek Narodowego Centrum Kultury Filmowej jako powstającej instytucji był pozytywny, ale przede wszystkim, żeby był zgodny z prawdą. A nieprawdą jest, że nic się nie dzieje, nieprawdą jest, że nie trwają żadne prace i nieprawdą jest, że spotyka się grupa, towarzystwo wzajemnej adoracji, które pragnie tutaj sobie zbudować jakąś instytucję dla siebie i w ogóle przy tym jeszcze zlikwidować Łódź i wszystkie instytucje w niej obecne. I szczegóły, o które pan bardzo... Ja rozumiem, że wiedza na temat tych szczegółów jest potrzebna i pan bardzo słusznie, za chwilkę dobrze, o nie pyta. Po to właśnie planujemy kolejne spotkania regularne, żeby nie rozmawiać już ogólnie o koncepcji NCKR, tylko żeby poświęcić te następne spotkania poszczególnym elementom strategii, koncepcji tego, jak NCKR ma wyglądać. I to będą spotkania organizowane w najbliższej przyszłości, na które wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i tam będzie możliwość w szerszej dyskusji o konkretnym aspekcie, której dane spotkanie będzie poświęcone. NCKF, planowane otwarcie niemal w całości jest na rok 2018, przy czym prawdopodobnie ze wszystkimi elementami w tym momencie na rok 2019. Osobiście nie uważam, że zorganizowanie takiego spotkania jak teraz, zwłaszcza w kontekście tego, że zespół dopiero się tworzy, właściwie stworzył się dopiero co, a także w kontekście tego, że jednak to otwarcie NCKF-u będzie za jakiś czas, że organizowanie takiego spotkania jak nasze i otwieranie kanału facebookowego i uruchamianie poszerzonej strony internetowej praktycznie na ponad 2 lata przed otwarciem NCKF-u, to jest za późno. Osobiście nie wydaje mi się, żeby to było za późno, przy czym... Proszę zdać sprawę z tego, jak się komunikuje jako projekt instytucji w budowie, tak jak chociażby Instytut Muzeum Historii Polski, czy muzeum, że zanim powstała jego siedziba w sensie fizycznym, robił to wiele wcześniej, to po pierwsze. Po drugie, prowadził swoją działalność, która tworzyła wokół nich jakby już publiczność, zanim wystartowały swoją oficjalną działalność, czego Państwa nie widać. Ale właśnie tworzymy tę publiczność, więc... Przesunęliście Państwo oczywiście bardzo daleko na 2 lata. Otwarcie tej instytucji, usłyszeliśmy bardzo emblematyczny komunikat, dlaczego przesuwacie to aż na rok 2019, że pan Błażej, ponieważ mieliśmy tutaj przebudowy, to prawda, ale chyba pan dyrektor już o tym wiedział, kiedy składał papiery na stanowisko dyrektora. Ale sam już przed chwilą powiedzieliśmy, że cały pomysł NCKF-u i w ogóle napisana koncepcja została dopiero w zeszłym roku. Czyli to nie jest tak, że my mamy, pan mówi o Muzeum Historii, nie, które... Nie, jest otwarcie instytucji pokazało się bardzo niedawno, no chyba właśnie w lutym, panie dyrektorze. No tak, bo ponieważ taka instytucja jak NCKF
przestrzeni, którą państwo... 2018. Będzie już prawie w całości otwarte. Proszę pana, ja przed chwilą bardzo wyraźnie powiedziałem, że 2018 rok to jest otwarcie niemal całego NCKF-u, natomiast NCKF ze wszystkimi do ostatniego guzika elementami to jest 2019 rok. Przed chwilą bardzo wyraźnie powiedziałem. Proszę pana, jest mi bardzo przykro, ale niestety nie jesteśmy supermenami, którzy mogą stworzyć wystawy stałe, stworzyć ścieżki dydaktyczne, całą przestrzeń Narodowego Centrum Kultury Filmowej w kilka miesięcy. Musi pan wziąć pod uwagę, że oprócz działań o charakterze kuratorskim, które zajmują niezmiernie dużo czasu, działań o charakterze aranżacyjnym, które zajmują jeszcze więcej czasu, do tego dochodzą różnego rodzaju działania o charakterze prawnym, jak na przykład zamówienia publiczne, zorganizowanie konkursu, rozstrzygnięcie, i to wszystko nie może odbyć się za chwilę. Łatwo jest usiąść i napisać koncepcję, nawet najbardziej wyrafinowaną, ale zderzenie się z budynkiem w sensie takim, że należy ten budynek rozpoznać, poznać jego wszystkie poszczególne elementy, sprawdzić nawet tak drobiazgi, które oczywiście dla pewnych osób są nieinteresujące, jak na przykład ułożenie kabli elektrycznych, które wymagają w związku z tym takiego, a nie innego nakładu pracy przygotowawczego do działań aranżacyjnych, to jest proces. Uważam, że rok 2017 jako rok, w którym otwieramy salę kinową, rok 2018 jako rok, w którym będzie otwarta biblioteka i wszystkie pozostałe części, łącznie ze ścieżkami dydaktycznymi, prawdopodobnie w dużej części, jeśli nie w całości, 2019 jako domknięcie wszystkich elementów, a wcześniej realizacja różnego rodzaju programów edukacyjnych i związanych z takimi działaniami, które tutaj oznaczone zostały słowem spotkania, jako różnego rodzaju działania, które będą działaniami integracyjnymi, to jest chyba, to są bardzo znaczące słowa wbrew temu, co pan mówi. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że ten budynek, państwo wiedzą, był przeznaczony do zupełnie innych celów. Tu miało być studia filmowe, przystosowane do produkcji filmów, do postprodukcji filmów, w związku z czym to jest radykalnie inny cel od tego, do czego ma być przeznaczone Narodowe Centrum Kultury Filmowej, więc samo przystosowanie tej przestrzeni będzie wymagało ogromnych nakładów pracy i czasu. Ale pan dyrektor nie startował w konkursie 5 lat temu. Dobrze, a to mówię o całego początku, tylko że złożona koncepcja. Ale czy naprawdę pan. Mam jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. W końcu powiedzieli państwo, że jesteście otwarci na dialog i rozmowę. Zresztą dialog, ale nie widzę jakiś szansę na dialog. A co prowadzimy teraz z panem, co? Pana zdaniem? Moim zdaniem cały czas państwo się tłumaczycie i jak mówię, no, na wszystko jest. Pan nas stawia pod ścianą, to się bronimy, no to jest chyba oczywiste. Chciałam zapytać, czemu ma służyć ten napastliwy, agresywny ton? Bo on niczego nie buduje. Dobrze, zostały popełnione błędy. Ja nie twierdzę, że nie. Tylko teraz co? Zamykamy instytucje? I ja chciałbym usłyszeć, co panowie sądzą o tym, co zrobił do tej pory. Ja mówię, co mają sobie zrobić, ja proszę pani bardzo konkretne pytania, ja tym samym żadnej konkretnej odpowiedzi. Zapytałem na przykład o to, jak pan powiedziała na badacza, ale ja to powiedział, że to właśnie, że będzie było do konferencji. Zapytałem, jak wyglądają zbiory. Przepraszam. Nie, to są bardzo ważne szczegóły, proszę. Ale oczywiście, że są ważne, nie twierdzę, że są nieważne. Tylko po prostu uważam, że sam ton, w jakim pan prowadzi rozmowę, jest naprawdę... nie prowadzi do niczego konkretnego i budującego. Bardzo mi przykro, że przeszkadza temu mówią, ale moim zdaniem nasze zadanie nie jest prowadzenie terapii. Zostawmy to na razie, bo jakby jest pewnie duża przestrzeń między prowadzeniem terapii a napastliwym tonem, ale proszę dokończyć, bo bym chciał jeszcze coś dokończyć, więc proszę bardzo oczywiście, a potem już oddam głos panu, bo tam czeka, pan czeka na swoją kolejkę. Krótkie, mam nadzieję, że odpowiedź będzie jeszcze konkretna. Ja chciałem spytać, jak państwo idzie współpracę z semaforem? Ale co to znaczy z semaforem? Może pan powiedzieć mi, o czym pan mówi, myśląc o semaforze? Banki, które ma być wprowadzone z państwa budynków czy liceum. To nie jest
Mówi Pan o studio filmowym Semafor, czy powie Pan o fundacji Semafor, bo to jest bardzo ważne rozróżnienie. Dziś są to dwa modele współpracujące, ale chodzi mi generalnie o to, co się dzieje na Semafor, czyli chodzi mi przede wszystkim o fundację, chodzi mi o zaufanie. No, bardzo mi przykro, ale to muszę Panu odpowiedzieć, że EC1, nawet cały EC1, bo nie mówię nawet o NCKF-ie, nie jest w ogóle stroną w tego rodzaju relacjach między fundacją, prywatną fundacją Semafor a Urzędem Miasta, więc w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Instytucja, czy Muzeum Bajki? Nie, ona nie jest w ogóle instytucją, która należy do nas. Jest instytucją znajdującą się w osobnym budynku. Państwa zdaniem odpowiednia, jakby nie wiem, relacja z tą instytucją, z waszej strony. Ale mówi Pan o relacji dzisiaj, czy jakiejś przyszłości? Jeżeli rozmawiacie z Muzeum Topografii o ich ekspozycji, to rozumiem, że również myślicie o tym, jak Pan wygląda ta ekspozycja, która po prostu się wyprowadzi. To jest niestety działanie w prywatnej fundacji i jeśli w jaki sposób oni będą chcieli zorganizować swoją wystawę, no to przecież to jest, jak ja mam się wtrącać w ich wystawę? No z tego co wiem, co chyba wszyscy wiedzą, no Fundacja Semafor otrzymała jakieś inne lokalizacje dla swojej wystawy i chyba tam się przeprowadzi, bądź też nie przeprowadzi, nie wiem jakie są jej cele, ale no ja nie mogę przecież meblować wystawy Semaforu. Oczywiście, że nie, ale pytam o synergię, bo w końcu mówiliśmy o tym. To moje pytanie, czy Pan wie, po co powstała ta instytucja, bo mam wrażenie, że Pan nie wie, Panie Dyrektorze. Ale o której Pani instytucji teraz mówi? O NCKF. Ja myślę, że wiem. Ale mam wrażenie, że Pan nie wie, ponieważ jeśli mówimy o synergii tutaj różnych podmiotów, to już chodzi o to, jak Pan widzi, nie wiem, kwestie animacji w ramach Państwa wystawy. Ale mogę odpowiedzieć, jak widzę kwestię animacji. Mogę też powiedzieć, że istnieje też, nie wiem, to myślę, Pan wie, bo Pan wie, jak rozumiem, bardzo wiele rzeczy związanych z filmową łodzią, że istnieje także Pałac Pełen Bajek w Muzeum Kinematografii, jako też podmiot, z którym współpracujemy, jako podmiot zajmujący się opowieścią o kinie animowanym i o baśni, więc doskonale zdaję sobie sprawę, że współpraca na przykład z Muzeum Kinematografii jest tutaj, będzie na pewno ścisła, natomiast w wypadku Fundacji Semafor mam do czynienia z prywatnym podmiotem, z którym ja zresztą rozmawiałem, bo byłem też na spotkaniu z Fundacją Semafor, ale nie rozumiem pytania, bo moja rozmowa z nimi w ogóle nie była związana z jakąkolwiek, nie wiem, możliwością, nie wiem, zespolenia czy integracji, nie wiem, zbiorów na przykład. My będziemy chcieli niewątpliwie w opowieści na przykład o kinie polskim, na tej wystawie poświęconej kinu polskiemu w działaniach edukacyjnych zawrzeć bardzo ważny komponent filmu animowanego. Ja co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Natomiast nie wiem, czy w związku z tym mamy przejąć Semafor i tutaj wstawić? Nie, to na pewno nie będzie. Narracji o kinie Polonia czy kinie polskim miejsce na animację? No, oczywiście, że tak. No, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Nawet przez chwilkę nikt by nie wątpił. Proszę Pana, nie, przepraszam. Ja bym w tym momencie oddał głos Panu, dobrze? Bo Pan tam już długo czeka, ewentualnie za chwilę jeszcze się odniesie. Ja chciałem zacząć od tego grupy, które troszkę się interesują projektem przez tego, ponieważ uważam, że tworzenie unikalnych projektów jest jedna z podstaw w Łodzi, ale w całej tej dyskusji dzisiejszej brakuje jednej podstawy. Jaka jest podstawa finansowa tej instytucji? Bo omówienia koncepcji czegokolwiek, bez podania zakresu budżetu i pomysłu na budżet tej instytucji jest oszustwo. To mówimy o czymś, co trzeba sfinansować, albo właśnie świadomość budżetu, którym dysponujemy dzisiaj lub będziemy dysponować w ciągu najbliższych 5 lat, albo mówimy o czymś, że coś może będzie na zasadzie pobożnych życzeń, jeżeli nie będzie na to właściwego budżetu, to też nie zaistnieje. Jaka jest obecnie sytuacja poza informacją prasową, którą wszyscy mogli się zaznajomić, że jest 50-letnia umowa na 2 miliony złotych dotacji rocznie. Jaka jest sytuacja, koncepcja finansowa działania Narodowego Centrum? Ale ten wątek był kilkukrotnie podnoszony na różnego rodzaju konferencjach czy różnego rodzaju spotkaniach, ale oczywiście podniosę. Rzeczywiście dotacja podmiotowa na działalność bieżącą wynosi ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 miliony złotych i ona jest rzeczywiście co najmniej 2, tak oczywiście, co najmniej 2 miliony złotych. Natomiast główną, jakby najistotniejszą częścią na tym etapie, bo to jest etap tworzenia, czy też etap inwestycji, to są fundusze, które wiążą się z procesami inwestycyjnymi. I na te fundusze, i na tę kwotę składają się łącznie mniej więcej około 40 milionów złotych, bo taka to jest kwota na stworzenie wszystkich ścieżek dydaktycznych wraz z przygotowaniem pod działalność eduka. Proszę.
No, wie pan, koszt operacyjny jest... Na składanie projektowania jakiegokolwiek projektu, nawet inwestycyjnego, trzeba pokazać też koszty operacyjne, nawet jeżeli to są fundusze unijne. Wiem, wiem. Dlatego niewątpliwie koszty operacyjne, które będą możliwe do pełnego skonkretyzowania, możliwe są jedynie wtedy, będą wtedy, kiedy tak naprawdę wszystkie ścieżki edukacyjne będą mogły ruszyć. Na razie wiemy doskonale, że na tym etapie, na którym się znajdujemy, potrzebne jest po pierwsze stworzenie ścieżek dydaktycznych, stworzenie całej instytucji i na te ścieżki dydaktyczne są zagwarantowane pieniądze i zagwarantowane jest co najmniej 2 miliony z funduszy ministra kultury i dziedzictwa narodowego na działalność bieżącą tej instytucji. Co, jestem przekonany, jest kwotą na działalność bieżącą, kiedy już będzie docelową działalnością bieżącą całej instytucji NCKF-u, kwotą niewystarczającą, przy czym pamiętajmy o tym, że mówimy o całej instytucji EC1, która jest instytucją składającą się z trzech elementów, bo nie tylko z NCKF-u, ale także z Centrum Nauki i Techniki i Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych, a zatem możemy mówić o szerszym organizmie, który składa się przynajmniej z tych trzech instytucji i w związku z tym koszty działania, koszty operacyjne funkcjonowania tej instytucji są kosztami, które muszą tak naprawdę być w ten sposób opisane, by brały pod uwagę istnienie trzech instytucji w ramach, znaczy trzech centrów w ramach jednej instytucji. Bardzo interesuje, na co wydawane są publiczne pieniądze. I z drugiej strony, stąd pytam, jaka jest wizja pozyskiwania środków na utrzymanie całej powierzchni, również całej EC1. Poprzednia koncepcja była bliższa, choć kontynuacja koncepcji, że jest produkcja filmowa, bo dzisiaj nic lepiej nie promuje produkcji filmowej niż nowe filmy. Tak? Nie dyskutuje się o historii kina, to są dyskusje. Dzisiaj największą promocją robią nowe produkcje. Tak? Cały model promocji kina skupiony jest przede wszystkim wokół nowych produkcji i wokół nowych działań. Naszym zdaniem stworzenie centrum, które mogłoby aktywizować przede wszystkim twórców, którzy tutaj są w Łodzi, których zaplecze jeszcze jest na szczęście, ale za chwilę może to nie być. Jeżeli nie pojawią się w krótkim okresie czasowym, przewidywanym 5 lat, środków na uaktywnienie środowiska, to nie mówmy, że to środowisko tu zostanie, ono wyjedzie. Jeżeli chcemy tworzyć coś, co będzie długofalowe, stwórzmy jego podstawy, żeby stworzyć centrum, które będzie przyciągało, a nie będzie odpychało. Jeżeli nie mamy koncepcji, jak będziemy utrzymywać tą instytucję i ewentualnie w jaki sposób utrzymywać relacje ze środowiskiem, no to naprawdę jako podatnik zastanawiam się, czy warto tę instytucję dzisiaj finansować, bo ona za 5 lat będzie problemem tego miasta. Ale proszę pana, po pierwsze, absolutnie z panem się z dwóch powodów nie mogę zgodzić. No nie można myśleć w kategoriach istnienia instytucji, która jest centrum kultury, bądź na przykład instytucji, która jest nowoczesnym muzeum, w kategoriach tylko i wyłącznie kosztu. Dlatego, że proszę pamiętać o tym, że dzisiaj tego rodzaju instytucje są ogromnymi organizmami w ogromnym stopniu edukacyjnymi, kulturotwórczymi. I myślenie o takiej instytucji jako wyłącznie koszcie, który będzie trzeba rozdzielić na przykład, nie wiem, na rachunki na prąd, bądź rachunki na panie lub panów, którzy będą obsługiwać na przykład ten budynek, jest myśleniem, które jakby nie zakłada tego produktu, jeśli mogę użyć tego słowa, który będzie tutaj wytworzony jako niezwykle ważny i tak naprawdę trudny do przecenienia. A drugi powód, dla którego się z panem no jednak nie mogę do końca zgodzić, dlatego że no przecież pan zdaje sobie doskonale sprawę, że system produkcji nie tylko w Polsce, ale w Europie jest systemem, który w ogromnym stopniu oparty jest na uzyskiwaniu dofinansowania z funduszy publicznych. No nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych i w Hollywood, gdzie funkcjonuje tego rodzaju system całkowicie prywatny, więc oczywiście można zastanowić się, czy jakąś sumę pieniędzy można przeznaczyć na stworzenie Centrum Kultury Filmowej, do której chcemy docelowo, żeby odwiedzało je kilkaset tysięcy osób rocznie i będzie to taki konglomerat, który porównywalny jest z takimi centrami jak na przykład Centrum Nauki Kopernik, czy na przykład Centrum Polin, Muzeum Polin, czy Centrum Solidarności, tylko że opowiadać będzie o filmie i o szeroko pojętej audiowizualności, czy te same pieniądze przeznaczamy na produkcję filmów, które też w większym stopniu, w ogromnym stopniu są dofinansowywane z funduszy państwowych. Jedno i drugie jest koniecznie potrzebne. Natomiast
Narodowe Centrum Kultury Filmowej jest centrum, które ma zajmować się upowszechnianiem kultury filmowej, a nie produkcją filmową. No właśnie, ja też tylko dorzucę ad vocem do tego, co pan powiedział, że po pierwsze, pan powiedział, że promocja kina jest oparta wokół produkcji filmowej. W dużej mierze tak, ale mówimy nie o promocji kina, tylko o promocji kultury filmowej, która ma w centrum film, ale ma wszystko wokół. Dyskusję, debatę, możliwość badania i tak dalej. Ale dobrze, ale tylko ja dokończę, dobrze? I zaraz panu z powrotem oddam głos, nie ma absolutnie żadnego problemu. I cała kultura filmowa to jest film i otoczka, w związku z czym to nie jest to samo, co promocja kina. Natomiast takie te wszystkie instytucje, o których powiedział dyrektor Syska, czyli Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, czy POLIN w Warszawie, to są instytucje, przy których tworzeniu podnoszone były bardzo podobne wątpliwości. Czy warto, żeby pieniądze publiczne, bardzo duże pieniądze podatników, na to szły. I to jest naturalne, że takie wątpliwości się pojawiają. Dzisiaj zarówno POLIN już i Europejskie Centrum Solidarności także stają się, albo wręcz już się stały, jednymi z najlepszych wizytówek obu miast. W sensie kulturotwórczym, ale nawet promocyjnym dla miasta. Proszę pamiętać, że ty... Dalej jest to tylko produkt, na który ktoś chce zapłacić lub nie. No to już oczywiście. Pytanie, czy... A czy to jest też instytucja, publiczna, która nie tylko generuje produkt, który ma być rentowny, ale ma także wytwarzać różnego... Temu miastu, naszym zdaniem, przede wszystkim potrzeba rentownych projektów, które długofalowo zmienią wizerunek tego miasta. Kwestia rentowności. Każdy... I mając na uwadze strukturę wiekową tego miasta, w najbliższym czasie wzrost kosztów jakichkolwiek jest dużym znakiem zapytania. Pytanie, czy na tym etapie dyskusji koncepcji nie trzeba się zastanawiać, jaką instytucję ukierunkować, żeby tworzyła synergię również pod kątem przychodowym z innymi dziedzinami w tym mieście. I to jest jakby pewien element, który chcę przekazać, a nie dyskutować o tym, czy koszt jest adekwatny, czy nieadekwatny, bo wystarczy tylko zapytać się, a ile kosztuje dzisiaj utrzymanie każdej tamtej instytucji, tak? I jaki jest efekt medialny uzyskany przez miasto? To są proste, policzalne rzeczy. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o prostych, policzalnych rzeczach, bo to jest na koniec końców istotne dla wszystkich podatników, którzy będą utrzymywali tą instytucję. Na tym poziomie, o którym pan mówi, oczywiście pan... Nie przynosi, chyba że produkcja prywatna filmowa. Każdy podatek jest od podatnika. Każde pieniądze... Ależ, proszę pana, na poziomie fundamentalnym i zasadniczym jestem pewien, że wszyscy się z panem zgadzamy, że taka instytucja generuje koszty, że to są koszty, które musi ponieść podatnik, które musi ponieść państwo polskie. Natomiast spór, który tutaj się wytwarza, jest sporem o to, na co te pieniądze powinny iść, jakie powinny być kryteria oceny tego, na co te pieniądze powinny iść. Pan mówi o kryterium rentowności i policzalności. To kryterium, jeżeli je przyłożyć do kultury jako jedyne, doprowadziłoby niechybnie do katastrofy kultury. No jakby w żadnym kraju, pomijając oczywiście Stany Zjednoczone, które są kompletnie tutaj rzeczywiście wyjątkiem, ale w żadnym kraju na przykład Europy Zachodniej nie jest tak, że tego rodzaju instytucje i to, czy na nie zostaną wydane pieniądze, są oceniane tylko i wyłącznie przez rentowność. Bo nie o to tutaj chodzi. I pan mówi o tym, że to jest wszystko policzalne. No, część z tego jest na pewno policzalna, ale trudno jest policzyć na tabelce w Excelu rolę kulturotwórczą, zwłaszcza na krótkim etapie, na krótką metę. I jeżeli mówimy o Polinie i Europejskim Centrum Solidarności, to ja chciałbym przypomnieć, że obie te instytucje, o których pan też mówi w takich kategoriach rentowności i policzalności, właśnie zostały uznane za najlepsze muzea w Europie, w europejskim plebiscycie i konkursie. No jeżeli to nie jest promocja tych miast i Polski, to ja już nie wiem, co tą promocją jest. I docelowo NCKF ma być takim miejscem dla Łodzi, jakim Polin jest dla Warszawy i Europejskie Centrum Solidarności itd. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie tylko NCKF, ale Centrum Nauki i Techniki, które będzie nieprawdopodobnie nowoczesnym. Ja widziałem już jakby zawartość tego, co będzie w środku, jak to będzie bardziej nawet pod wieloma względami interesujące od tego, co jest w Koperniku, a wiemy, że Kopernik jest niewiarygodnym sukcesem w skali całego kraju. I obok powstanie Centrum Komiksów i Narracji Interaktywnej, czyli gier wideo, które jest absolutnie unikatowe w tej części Europy,
tu powstanie taki kombinat, powiem brzydko, kombinat edukacyjno-kulturalny, jakiego w Polsce nigdzie nie ma. Jeśli myślimy o policzalności, to ja przejęzyczyłem się przed chwilą i powiedziałem Jagielloński, do Krakowa rocznie przyjeżdża 10 milionów turystów. Niech przyjedzie do Łodzi milion turystów, żeby odwiedzić to miejsce tu. Ile będzie zysków dla tego miasta, ile będzie korzyści wizerunkowych, ale też korzyści policzalnych dla tego miasta, ocenić. To są elementy, o których powinniśmy rozmawiać. Efekt, planowany efekt. Efektu pokaźnika już nie osiągniemy, tak? Ponieważ był w określonym okresie, dużo wcześniej niż wszystkie inne, byliśmy społeczeństwem, które nie miało czegoś podobnego. Jest to zawsze pierwsza instytucja, ma zyskuje jako efekt pierwszy. Ale FTC1 jest pierwszą instytucją. Pani poseł, nie, nigdzie nie ma gier wideo, takiego centrum gier wideo w Polsce. I filmu także. Być może warto na etapie koncepcyjnym dzisiaj zastanowić się, jak połączyć elementy muzealne, o których tutaj było przede wszystkim mowa, z efektami współpracy z bieżącą działalnością środowiska, ale działalnością komercyjną. Działalnością komercyjną, która pozwoli, żeby te obiekty zarabiały również na ich utrzymaniu. Działalność komercyjna to też nie jest coś, od czego EC1 i Narodowe Centrum Kultury Filmowej kompletnie się odwróci. Jeśli chodzi o działalność komercyjną, to taka działalność też jest tutaj planowana, ponieważ NCKF ma być razem z EC1 bardzo dużym kompleksem, który nie tylko będzie kompleksem muzealniczym, ale będzie też docelowo miejscem spotkań, miejscem, w którym ludzie będą mogli przyjść i skorzystać z usług gastronomicznych, skorzystać z usług kawiarnianych. I to połączone z aspektem muzealniczym, to jest rozwiązanie już rozpowszechnione w wielu krajach, bo pozwala na takie rzeczy bardzo przyjemne, mogłoby się dawać, ale istotne, żeby na przykład podczas zwiedzania tak dużej przestrzeni można było zrobić sobie przerwę albo po zakończeniu takiego zwiedzenia usiąść po prostu i coś zjeść. To są rzeczy. Moim zdaniem możemy dyskutować z pełną koncepcją, tylko wtedy, jeżeli to znamy. Oczywiście. Bo nie ma możliwości, żeby w trakcie półgodzinnej prezentacji powiedzieć o tym, jak ma wyglądać instytucja, która ma określone plany. Tak? Mhm. Żebyśmy byli partnerami do rozmowy i do dyskusji, powinniśmy mieć ten sam poziom wiedzy. Oczywiście. Na razie to nie mamy, stąd jest tyle pytań i tyle pewnie rozbieżnych informacji się pojawia na temat sytuacji. Dopóki my nie dostaniemy możliwości zapoznania się z koncepcją, to trudno ją dyskutować. Oczywiście. Wydaje mi się, że oczywiście jak najbardziej opublikujemy pełną koncepcję i ta pełna koncepcja, ta stustronicowa, może być opublikowana, przy czym ona jest dla zdecydowanej większości nieatrakcyjna. Stąd też atrakcyjne są poszczególne fragmenty. Ale dobrze, oczywiście. Dlatego tak czy owak to uczynimy. Natomiast myśleliśmy o tym, o czym powiedział Błażej, bo do tego chcę zmierzyć jako konkluzji, że bardzo sensowne jest to, żeby kolejne spotkania poświęcone NCKF-owi podzielić na pewne określone segmenty, w których każdy z tych spotkań poświęcony byłby jakiemuś jednemu aspektowi. Dzisiaj przede wszystkim mieliśmy mówić o integracji, stąd też nawet nie było w planie mówienia o koncepcji działania na przykład ścieżek dydaktycznych w sposób szczegółowy. I następne... Dla mnie punktem wyjścia każdego projektu są jego ramy budżetowe. Absolutnie pana rozumiemy tutaj i ja jeszcze raz tutaj przypomnę, że z początkiem maja chcemy rozszerzyć naszą stronę internetową i w tym również będzie się zawierało upublicznienie szczegółowej koncepcji. Absolutnie to zrobimy i przy następnej debacie, którą chcemy zorganizować już w maju, ta koncepcja myślę, że będzie już dostępna. Czy mają pan? Proszę bardzo. Wiem, że zainteresowanie mediów jest znacznie większe z naszych widzów czy czytelników niż to, co Państwo pokazujecie, więc nawet ta dzisiejsze spotkanie. Czy Państwo wyznaczyli kogoś do kontaktu z mediami? Jakie są osoby? Osoby do kontaktu z mediami. Osobą do kontaktu z mediami jestem ja. I ta osoba, kontakt do mnie będzie udostępniony Państwu za pomocą przez kierownika działu marketingu EC1, którym jest Michał Kędzierski. I te dane do mojej osoby, mail, telefon zostaną upublicznione. Ja
ja dopiero co dołączyłem do zespołu Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Jest rzeczą oczywistą i logiczną, że do tej pory nie mogli Państwo dostać do mnie kontaktu, ponieważ nie byłem pracownikiem NCKF-u i byłoby to zgoła paradoksalne, gdybym był reprezentantem. A teraz jestem już od niedawna, to jest kwestia dni, pracownikiem NCKF-u i to dzisiejsze spotkanie jest również po to, żeby... Jest, posiadam telefon komórkowy, owszem, jako człowiek żyjący współcześnie, posiadam telefon komórkowy. Absolutnie, proszę do mnie, tak jak, oczywiście, że tak. I po to jest to dzisiejsze spotkanie, żeby Państwo też ze mną kontaktowali. To była informacja, którą zamierzałem podać na sam koniec. Proszę do mnie podchodzić, to ja jestem osobą do kontaktu. W sensie mailowym, tak informalnym, Michał Kędzierski, jak najbardziej kierownik działu marketingu EC1 naszej instytucji matki, tę informację roześlę. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, chcą do mnie kontakt, numer telefonu, po zakończeniu spotkania proszę do mnie podejść. Wszystko udostępnię, między innymi po to jest to spotkanie. A tu chcę dodać, że generalnie do mnie dziennikarze kilkunastokrotnie, czy może nawet powiedziałbym, że bardziej kilkukrotnie niż kilkunastokrotnie ze mną się umawiali. Zawsze byłem gotowy na spotkanie, więc jakby tu też wcześniej, zanim Błażeja nie było, jakaś... A, już trzeba było. Proszę zawracać. Absolutnie. Proszę nam zawracać głowę. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, powiem to wystarczająco wolno, żeby ktoś mógł w ostatniej chwili jeszcze się zgłosić. Jeśli nie, to bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że Państwo przyszli na to spotkanie. Dziękujemy za wszystkie pytania, uwagi i komentarze. Proszę do mnie podejść, jeżeli ktoś do mnie kontakt chce już teraz. I przypominam, że w maju chcemy zorganizować kolejne i nie ostatnie spotkanie. O konkretnym terminie i miejscu poinformujemy już wkrótce. W konkretnym temacie. I o konkretnym temacie tego spotkania również. Dziękujemy Państwu bardzo. Na temat dzisiejszej współpracy, oczywiście z Panem Przewodniczącym.